Dzisiaj chyba zaczynamy nowy cykl, który roboczo został nazwany Lumino Design Inspiruje, czyli nie będziemy pokazywać, jak dokładnie coś zostało zrobione, ale bardziej rzeczy, które pojawiają się na moich drutach, potraktujemy jako inspirację, pretekst do wyjaśnienia pewnych rzeczy, ale przede wszystkim do takiego publicznego odpowiedzenia na pytania, które bardzo często pojawiają się bardzo prywatnie na Instagramie Lumino albo moim prywatnym Instagramie Intensywni. Dlaczego tak? Ponieważ dzięki temu to, co trafia jako odpowiedź do jednej osoby, tym razem trafi jako odpowiedź do znacznie większej ilości osób. Gdzieś na początku tego filmu pojawiło się już zdjęcie, a chyba nawet zdjęcia całej tej bluzeczki, ponieważ kadr filmowy nie pozwala na pokazanie jej całej w taki fajny sposób. Ale pierwsze pytanie, jakie się pojawiło, to to, czy gradient, który tutaj jest, to jest gradient, który został stworzony przeze mnie. Odpowiedź jest i tak, i nie. Jak widzicie, on przechodzi od różu do beżu, ale takiego nieoczywistego. Dlaczego tak jest? Ponieważ to jest jeden z motków, które doskonale znacie jako motki ręcznie przygotowywane z bawełny, z tymi łączonymi nitkami, że najpierw wszystkie są różowe, potem pojawia się jedna beżowa, potem znika kolejna różowa, więcej beżu, więcej. I to był właśnie tego typu motek. Ale ponieważ potrzebowałam, tutaj jest zresztą jego resztka, już tylko i wyłącznie beżowa do końca, czyli to, co jest u mnie na dole, ale ponieważ potrzebowałam czegoś, co nie będzie takie jednoznaczne, to do tej nitki została dodana bardzo, bardzo cienka biała nitka. Ona jest tak cieniutka, że pewnie za sekundę spróbuję znaleźć jej początek, żeby Wam pokazać różnicę. I to są takie motki, takie cewki w sumie, które kiedyś zostały kupione dosłownie lata temu i ja cały czas z nich korzystam, ale jeśli... I to jest czysta bawełna. To była mieszanka bawełny bodajże z poliestrem, też ze starych zapasów. I teraz ktoś powie, dobra, ale gdzie to zdobyć? Jeżeli nie uda Wam się zdobyć bawełny, która jest tak cieniusieńka, czyli nie wiem, tu jest pewnie jakieś 1800 w 100 gramach, tak strzelam troszkę, to możecie zawsze poszukać nici maszynowych, ale bawełnianych. I one będą o bardzo podobnej grubości. Takie nici są często do kupienia jako nici do szycia jeansu. I są w różnych kolorach. Ja akurat mam biały, mam taki beżowy i mam czarny i mam chyba fioletowy. I sobie je od czasu do czasu wykorzystuję. A propos, ten beż też by tu pasował, tylko wszystko tak jakby zrobiłoby się cieplejsze. Ale jeżeli czegoś takiego nie możecie zdobyć jako cewki, dużej, wielkiej i w ogóle, to wtedy szukajcie nici maszynowych, bawełnianych. Dlaczego tak podkreślam, że bawełnianych? Ponieważ one są miększe, już pomijam, że naturalne, ale one po prostu są miękkie i jeżeli dodajecie je do bawełny, no to nie powiększacie procentów sztuczności, tylko dodajecie rzeczywiście coś bawełnianego. To teraz już wiecie, jak powstało to i jak się przyjrzycie, to zobaczycie, że tą biel widać. Te wszystkie przetarcia cudzysłów to jest właśnie efekt dodania tej białej nitki, bo tak normalnie to by było po prostu równe różowe. A tak mamy efekt jeansowego przetarcia. Zwykła, biała, cieniutka nitka. Świetne, nie? Pewnie, że świetne. No to teraz lecimy dalej, czyli bluzeczka jest reglanowa i najwięcej pytań, jakie się pojawiły przy niej, to czy można dostać jej wzór. Nie ma wzoru, ponieważ ja nie korzystałam z wzoru, ale korzystałam z, i tu fanfary, z tabelki samoliczącej, którą mamy dla Was od pewnie kilkunastu lat gotową, dostępną, bezpłatną. Można ją sobie ściągnąć w Excelu i teraz gdzieś na ekranie pojawia się link, który zaprowadzi Was do nawet nie samej tabelki, a do całego kursu korzystania z niej.
Ten link zaprowadzi Was do czegoś, co da Wam możliwość dostosowania wielkości absolutnie do Waszych potrzeb. Możecie zrobić bluzeczkę dla malutkiego dziecka, możecie zrobić bluzeczkę dla teściowej z obfitym biustem, możecie zrobić bluzeczkę dla osoby bardzo wysokiej i bardzo szczupłej oraz dla osoby bardzo niskiej, ale o obfitych kształtach. Dla każdego. Dlaczego? Ponieważ w tabelce podajecie wszystkie wymiary i obwody, które są potrzebne dokładnie według Waszych potrzeb. Ta bluzeczka na przykład była robiona w taki sposób, że ma troszeczkę węższe rękawki, ale jest bardzo szeroka tutaj, ponieważ zależało mi na tym, żeby była luźna. Co to dało? No dało to taką półłódeczkę, ponieważ i tu wtedy zrobiło mi się szerzej. Zachęcam Was do korzystania z tej tabelki, nie tylko przy bluzeczkach letnich, ale też przy sweterkach, przy wszystkim i nie tylko robionych prawymi, ale też wzorami, w paski, z żakardem, cokolwiek sobie wymyślicie, tabelka Wam zawsze pomoże i jest w wersji dla rzeczy przez głowę i w wersji dla rzeczy rozpinanych, uwzględnia wtedy oczka dodawane na plisę. To tak, jakby ktoś jeszcze nie wiedział, że taka tabelka istnieje, podejrzewam, że bardzo wiele osób wie. No to teraz, skoro już jesteśmy przy tym, że to jest tabelka samolicząca do reglanu, no to przyjrzyjmy się temu, czyli sposobowi dodawania oczek. I licząc pod względem ilości Waszych pytań, to było drugie najpopularniejsze pytanie. Jak? Ta technika, ja ją nazywam drabinkową i kiedyś bardzo, bardzo dawno temu był film na ten temat i on dotyczył chusty. Ale ten film został nagrany zupełnie na nowo i również w tym momencie gdzieś pojawia się link na ekranie bezpośrednio do tego kursu i tam macie pokazane, jak zrobić takie dodawanie, czyli żeby powstała, mimo tego, że dodajemy oczka po lewej i prawej stronie, to żeby powstała pojedyncza linia ażuru. Okaże się to bardzo proste. I ten sposób jest bardzo przeze mnie lubiany w letnich bluzeczkach, bo jest nienachalny, on się nie rzuca niesamowicie w oczy, ale jednocześnie jest dość ozdobny. Prosty, od razu mówię, nawet osoby bardzo początkujące sobie z nim poradzą, już w szczególności wtedy, kiedy robią bluzeczkę prawymi oczkami, tak jak robiłam ja. Zachęcam Was do obejrzenia całego kursu. Jest tam pokazane, wytłumaczone, nawet pokazałam Wam, jak sobie radzić z używaniem markera, bo markerami oznaczamy przecież miejsca, gdzie dodajemy oczka dookoła rękawków, przed przodem, tyłem, czyli w naszych czterech miejscach reglanowych. Wszystko to jest wyjaśnione. Trzecie najczęściej zadawane pytanie to było pytanie i ono mnie zawsze bardzo bawi, bo muszę korygować osoby, które o to pytają. Dlaczego wykańczam plisy lewymi? Otóż to nie są lewe oczka, chociaż tak wyglądają. To jest splot francuski. I jak się temu przyjrzycie, to zauważycie, no może nie jest to takie oczywiste, ale że tutaj jest tak. Okrążenie lewych, okrążenie prawych, okrążenie lewych, okrążenie prawych. I dlaczego ja to z uporem maniaka wykorzystuję? Ponieważ splot francuski powoduje, że nic się nie podwija, zwija i nie rulonikuje. Równie dobrze można by było użyć ryżu, którego ja nie lubię ze względów estetycznych, ale on daje bardzo podobny efekt. I oczywiście można też użyć ściągacza, który też nie wszystkich zachwyca. Ten splot francuski jest takim moim powiedzeniem, to mi się podoba najbardziej. Używam go dookoła dekoltu, używam go przy rękawkach i używam go również na dole. Dzięki temu wszystko się doskonale układa i właśnie nic się nie podwija. Drugim moim ulubionym sposobem jest wykorzystanie plis robionych szydełkiem. I jaka jest różnica między tym, co robione na drutach, na przykład splotem francuskim, a tym, co robione szydełkiem? Delikatność, rozciągliwość i miękkość. To jest delikatne i na przykład na dole jest świetne, bo niczego nie ściąga, nie powoduje, że dół staje się nierozciągliwy i na przykład zatrzymuje nam się na biodrach, tylko to ładnie spływa i się układa.
Ale już przy dekolcie, gdyby ktoś chciał wykorzystać półsłupki zazwyczaj, to polecam. Dlaczego? Ponieważ dekolt zazwyczaj chcemy, żeby nie pracował, tylko żeby nam trzymał ładny kształt i nie rozciągał się przy praniu. Możecie to oczywiście połączyć. Tutaj powiedzmy półsłupki szydełkiem. Tutaj splot francuski robiony na cieńszych drutach, a tu splot francuski robiony na drutach, na których była robiona cała robótka. Co daje to, że robimy splot francuski na cieńszych drutach? Otóż daje nam to, że jest on wtedy troszeczkę bardziej konkretny, mięsisty i ma mniejszą tendencję do rozciągania się przy noszeniu i praniu. A na brzegu zawsze sugeruję łańcuszek zrobiony szydełkiem. Wtedy brzeg, zobaczcie, że on jest w zasadzie nierozciągliwy. Dzięki temu dekolt nie zaczyna się zniekształcać. I to był taki zestaw pytań, który powtarzał się najczęściej. Ale pojawiły się też bardzo fajne pytania, takie pojedyncze, które pytały na przykład o to, czy taką bluzeczkę można zrobić w żakardowym stylu albo mozaikowym stylu i wtedy, czy coś się zmienia przy dzierganiu. Nie, będziemy korzystać z tej samej tabelki samoliczącej. Możemy dokładnie tak samo dodawać oczka na reglan. Będziemy wykorzystywać dokładnie takie same wykończenia. Natomiast wyzwaniem i będziemy robić w okrążeniach, co na przykład ułatwia bardzo robienie żakardu, bo robimy tylko oczka prawe. Ale to, co będzie wyzwaniem, to będzie ułożenie tego wzoru żakardowego tak, żeby on się rzeczywiście ładnie układał. I zasadą przy wzorach żakardowych jest to, że jeżeli mamy jakieś oczko centralne w naszym wzorze, to ono musi się pokrywać z oczkiem centralnym tutaj, czyli tak jakby układamy sobie ten wzór i rozrysowujemy go najlepiej, zaczynając od oczka centralnego wzoru położonego na oczku centralnym tutaj i idąc na boki. I to samo robimy z przodu, to był akurat tył, czyli znowu oczko centralne, oczko centralne i idziemy na boki. I dokładnie to samo robimy też na rękawkach. Znowu szukamy oczka centralnego i idziemy na boki. Co to oznacza? To oznacza, że linia reglanu, nieważne jak dodajemy oczka i jak ona wygląda, będzie taką linią podziału. Ale tu będziemy mieli idealnie symetryczne i prześliczne wzory, które tutaj będą się łączyły. Natomiast tu będzie bardzo często wyjdzie nam tak, że na boku, w tym miejscu, nasz wzór żakardu będzie się łączył, ale niezgodnie z wzorem. Dlaczego? No bo jeżeli dla nas najważniejsze jest oczko centralne, to na boku pozwalamy, żeby wyszło nam to oczko, które po prostu wychodzi. I może się okazać, że oczko przodu i oczko tyłu, że one nam się nie zgrają idealnie, tylko będzie jakiś przeskok we wzorze. I co wtedy zrobić? Najłatwiejszym sposobem, a jednocześnie ozdobnym, jest zdecydowanie, że powiedzmy cztery oczka tutaj robimy jak szachownicę. Wtedy będziemy mieli taki paseczek szachownicy i wzór żakardu. Albo wręcz, jeżeli to oczywiście pasuje. Druga wersja to jedno lub dwa oczka, które robimy zawsze w tym samym kolorze. Na przykład w kolorze tła żakardu. Wtedy to też będzie wyglądało jak paseczek, który będzie troszkę imitował szef, ale jednocześnie nie będziemy się martwić tym, że tutaj następuje jakikolwiek przeskok wzoru. To było bardzo dobre pytanie z tym żakardem, ponieważ tego rodzaju bluzeczki żakardowe wyglądają prześlicznie, bo one są proste w formie, a żakard powoduje, że udaje nam się zrobić coś niesamowicie efektownego. Kolejne pytanie to było takie, i też było bardzo fajne, czy
Bo ta bluzeczka jest robiona na bardzo cienkich drutach, na 2,75, z de facto dosyć cienkiej nitki, mimo tego, że coś tam było dodawane, ale to było jak nitka maszynowa. I czy takie same bluzeczki letnie można robić z bardzo grubej bawełny? Ależ oczywiście. Tabelka, bo tam wpisujemy między innymi, co nam wychodzi z próbki, od razu nam przeliczy, że ilość oczek tutaj i tutaj i tutaj będzie znacznie mniejsza. Te bluzeczki się bardzo szybko robią i możecie je robić nie tylko z grubej bawełny, ale możecie je też robić z takich letnich włóczek, które mają zmienną, bardzo czasami dziwną fakturę. Są z włoskiem, na przykład bawełny bywają z włoskiem, albo mają taką fakturę troszeczkę jak bukle, albo w ogóle są takimi ozdobnymi włóczkami, jak na przykład produkuje Feza. Wszystko możecie, tabelka pozwoli Wam absolutnie na każde szaleństwo. I kolejne pytanie, bardzo techniczne. Jak zaczynać? Ta bluzeczka była robiona w ten sposób, że była zaczynana na tym poziomie, na prowizorycznym szydełkowym łańcuszku. I tego później nie widać, ponieważ oczka zdjęte z tego prowizorycznego łańcuszka później posłużyły, czyli ja nabierałam to tu, był prowizoryczny szydełkowy łańcuszek i leciałam w tą stronę w dół. Natomiast nawet nie na końcu, i zaraz powiem dlaczego tak jest, i to nie było pytanie, ale to jest dosyć ważna informacja. Później przełożyłam te oczka z prowizorycznego szydełkowego łańcuszka na druty i zrobiłam wykończenie dekoltu, które szło w tą stronę. Czyli to jest początek i leciało w dół, a potem w górę. I teraz taka ważna informacja, która tak naprawdę tak troszeczkę podpowie Wam, jeśli chodzi o ten prowizoryczny szydełkowy łańcuszek, że kiedy, czy trzeba go używać. Czy można po prostu nabrać oczka, a potem na tych nabranych oczkach nabrać oczka na plisę? Można. Wtedy tutaj będziemy mieli zgrubienie w tym miejscu. Ale jak najbardziej można. Druga opcja. Czy można od razu zacząć od tej plisy, a dopiero potem robić dalej? Czyli żadnych prowizorycznych szydełkowych łańcuszków, żadnych tego typu rzeczy. Oczywiście, że można. Jeżeli ktoś chce na przykład w ozdobny sposób nabrać tutaj albo potem wykończyć szydełkowym łańcuszkiem, to jak najbardziej może to zrobić i zacząć od tej plisy, a potem kiedy ona się skończy, to po prostu zacząć dziergać reglan. Bo w plisie nie dodajemy oczek reglanowych. Plisa jest niezmienna, jeśli chodzi o swoje ilości oczek. Dlaczego tak jest? Dlatego, że zazwyczaj plisy robimy dosyć wąskie. Gdyby ktoś robił plisę bardzo szeroką, to moja sugestia jest taka, żeby zmieniać raczej rozmiar drutów, a nie dodawać oczka reglanowo. Co to znaczy? To znaczy, że zaczynamy na drutach bardzo cienkich, potem je troszeczkę zmieniamy na grubsze, jeszcze grubsze, powiedzmy, nie wiem, o 0,25 i dochodzimy w końcu, w tym miejscu, do drutów, na których mamy robić cały sweterek. Wtedy tu jest najciaśniej i powolutku nasz splot się rozluźnia, jednocześnie układając się w ładny okrąg. I to też jest możliwość, którą możemy wykorzystać. Bardzo dobrym pytaniem, które się pojawiło chyba raz, to było pytanie o to, jak chowam nitki. To powiem Wam tak, nitki chowam bardzo standardowo i nitek wcale nie chowam tak, żeby ich absolutnie nie było widać, to znaczy ich nie może być widać na prawej stronie, ale moje niteczki zawsze troszkę wystają. Dlaczego? Ponieważ to jest bluzka i nikt mi raczej na lewą stronę zaglądał nie będzie, a to, że ta niteczka została tutaj troszeczkę, pozwala na to, że jak na przykład przy zakładaniu ją rozciągam, to ta nitka się przesuwa i robi się krótsza, ale mi nigdzie nie wyłazi i nie mam jej nagle po prawej stronie. Czyli moje miejsca chowania nitek są zawsze widoczne, ale co ciekawe, to jest też dla mnie zawsze na górze, to jest dla mnie oznaczenie, że to jest tył bluzki.
ponieważ udaje mi się zazwyczaj tak zamknąć, żeby niewiele było widać na brzegu. Tu czasami coś widać, ale powiedzmy. Natomiast zajrzenie, gdzie mam schowane nitki, to zawsze jest powiedzenie: aha, to jest mój tył. I to się zawsze sprawdza. Ktoś zapytał, czy tego typu pomysł na bluzkę jest możliwy do zrobienia z moheru i zrobienia tego jako bluzeczki z długim rękawem. Tak, oczywiście, jak najbardziej. Tabelka samolicząca, próbka i możemy robić dokładnie z czego chcemy. Moher delikatny, czyli te słynne piórkowe sweterki, to może być dokładnie takie podejście. Jak najbardziej możecie sobie pozwalać również na robienie rzeczy bardzo delikatnych, kudłatych albo bardzo grubych. Jak najbardziej wszystko to jest możliwe. Jeszcze jedna rzecz i teraz na temat wykończeń i kolorów był cały wpis na sklepikowym blogu, ale jedną rzecz podkreślę i wytłumaczę, bo takie pytanie też padło. Dlaczego plisa na dole wygląda inaczej? Plisa na dole wygląda inaczej nie dlatego, że zabrakło mi tego i nie miałam jak tego wykończyć, tylko plisa na dole wygląda inaczej, ponieważ chciałam, żeby się nie rzucała w oczy. Ja jestem osobą o dosyć obfitych kształtach i na pewno o konkretnych biodrach, więc gdybym zrobiła taką plisę na dole, to ona ciągnęłaby oczy. Zwracałaby na siebie uwagę. A ponieważ bardziej zależało mi na tym, żeby ktoś patrzył na dekolt i twarz, dlatego tutaj i tutaj plisy są wyraźne, natomiast dolna plisa wygląda tak, jakby jej w zasadzie nie było, bo jest zrobiona tym samym kolorem, jest po prostu kontynuacją. I jeszcze jedna rzecz, o której miałam powiedzieć i zapomniałam, a troszeczkę też jest związana z plisami, bo one są tu tak naprawdę jedynym takim szaleństwem kolorystycznym i jedynym takim szaleństwem, jak się robi technicznym, bo cała reszta to jest prawe, ale taki był mój wybór. To nie było pytanie, ale to jest coś, co jest bardzo ważne. Kiedy robić plisę przy dekolcie i plisę przy rękawach? Bardzo wiele osób powie tak, zrób wszystko, a potem wykończ. A ja mówię nie. Zrób swoją bluzeczkę tak 2 cm poniżej pachy, zatrzymaj się, zazwyczaj i tak to robimy na cieńszych drutach i zrób wykończenia. Dlaczego tak jest? Ano dlatego, że kiedy nasza bluzka jest tuż poniżej pachy, to możemy już ją mierzyć, sprawdzać obwody. Tylko żeby sprawdzać obwody i powiedzmy głębokość reglanu, czy głębokość karczka, to na górze musimy mieć taki obwód, jaki jest docelowy. Bo kiedy mamy oczka nabrane na szydełkowy łańcuszek, to wszystko pracuje, rozciąga się i w ogóle dzieją się cuda. A my potrzebujemy takiej przymiarki, która sprawi, że góra ułoży nam się już tak, jak powinna się ułożyć i będziemy widzieć, jakiej głębokości jest karczek, jak się to wszystko układa, czy obwody są ok. Dlatego ja zawsze robię tak, że zaczynam na szydełkowym łańcuszku, lecę cały reglan, dzielę oczka na rękawy i korpus i nie wykańczam jeszcze niczego, tylko oddalam się od tego miejsca podziału o jakieś, powiedzmy, 2 cm. Może być tylko 2, 4, 6 jest lepsze, szczególnie jeżeli mamy delikatną włóczkę. I kiedy jestem tutaj, to tu się zatrzymuję i najpierw zazwyczaj wykańczam rękawy, to dlatego, że tego nie lubię, a potem wykańczam dekolt. I kiedy to mam, to wtedy cała góra bluzeczki ma swoją docelową formę, docelowe obwody, ale też docelową taką konsystencję, bo ona zaczyna być już konkretna, bo właśnie ma wykończenia. I mogę wtedy przymierzyć całość, mogę wtedy decydować, czy długość tej bluzeczki jest, powiedzmy, mam robić 40 cm od pachy, czy 38, czy 42. Jest nam łatwiej przy pomiarach, przy mierzeniu na sobie decydować o tym, czy wszystko jest ok.
Dlatego ja zawsze będę powtarzała, że wykończenia robimy w środku, tak naprawdę. I chociaż wydaje się to nielogiczne, to jeżeli ktoś kilka razy tak zrobi, to podejrzewam, że polubi ten sposób. Oczywiście tutaj żadnej nitki nie obcinam, ona po prostu sobie leży, czeka razem z motkiem. Trochę jest szaleństwa, bo mamy tu druty, tu motki, tam motki, ale to szaleństwo jest warte swojego efektu i tego, co otrzymujemy. I to chyba wszystko, jeśli chodzi o Wasze pytania i o to, co ja Wam chciałam powiedzieć. Bardzo zachęcam Was do dziergania letnich bluzeczek zgodnie z tabelką samoliczącą. We wszystkich rozmiarach, we wszystkich kolorach, ze wszystkich możliwych włóczek. Dlaczego? Ponieważ tak naprawdę jest to najprostsza forma, która pozwala Wam poszaleć z kolorami bluzeczki, z wykończeniami, z pomysłami na wzory żakardowe, albo na paski, albo na cokolwiek chcecie, zawsze na tej samej bazie, która jest prosta, ale sprawdza się świetnie. A jeszcze jedno było pytanie, widzicie, a propos taliowania. Czy ta bluzeczka jest taliowana? Nie, ponieważ ona jest bardzo szeroka i taliowanie i tak nic by nie dało, bo po prostu jest taka lejąca się. Ale jeżeli ktoś robi bluzeczkę przy ciele, to jak najbardziej taliowanie wchodzi w grę. Robiono oczywiście na jednej krawędzi korpusu i drugiej krawędzi korpusu. Nie przesadzajcie z taliowaniem ze względu na to, że odejmujemy oczka tylko w dwóch miejscach. I jeżeli to taliowanie jest bardzo, bardzo mocne, to wtedy jak zaczynamy z powrotem dodawać oczka, to wychodzi taki dziób. Dlatego taliowanie zawsze, jeżeli robimy je tylko na krawędziach, to takie raczej lekkie. Jeżeli chcecie taliować bardzo mocno, to rozłóżcie odejmowanie oczek dookoła całej talii i później dodawanie oczek dookoła całej talii. Wtedy wygląda to lepiej. To jeszcze taka, tak na szybko mi się przypomniało, że właśnie było pytanie, czy ona jest taliowana. Ta nie i powiem Wam szczerze, że chyba nie, skłamałabym. Większość moich bluzeczek letnich robionych według tego wzoru, a jest ich mnóstwo, one nie są taliowane, niezależnie od szerokości, ale kilka jest, ale właśnie bardzo delikatnie. Mam nadzieję, że te opowieści o tym, co tu się dzieje, ale również odesłania do tabelki samoliczącej przede wszystkim i do kursu dodawania oczek w ten sposób, co nie znaczy, że musicie go wykorzystać, będą przydatne. Oczywiście zachęcam Was do dziergania Waszych wersji i do dzielenia się nimi. Jeśli oznaczycie Lumino Design na Instagramie, to obiecuję, że będziemy to przesyłać dalej, pokazywać i cudzysłów promować, a raczej chwalić Was za to, co powstaje. I jeszcze jedna uwaga. Czy to jest projekt odpowiedni dla osób początkujących? Tak. Jeżeli dziergacie z jakiejś ciekawej włóczki, na przykład gradientowej, albo jakiejś bardzo zmiennej, to zauważcie, że tak naprawdę robicie same prawe, niewiele się tutaj dzieje, możecie robić najprostsze możliwe wykończenia, a i tak uzyskać coś bardzo efektownego i osoby początkujące na pewno sobie również z tym poradzą. Warunkiem jest to, że mają sporo cierpliwości, bo to już jest jednak duży projekt, robimy całą bluzeczkę. Kończymy tym sposobem pierwszy odcinek Lumino Design Inspiruje. Drugi już jest w przygotowaniu i będzie znacznie bardziej szalony kolorystycznie, ale chyba trochę mniej szalony, jeżeli chodzi o wielkość. Ale mam nadzieję, że zajrzycie i do tego, i do następnego odcinka i będziecie wracać do nich, żeby po prostu poszukać pomysłów na swoje własne rzeczy, korzystając z tego, co akurat u mnie jest na drutach. Dobrego dnia dla Was, bawcie się dobrze i pamiętajcie, że robienie na drutach to przede wszystkim powinna być gigantyczna przyjemność i swoboda tworzenia, nawet jeśli używamy tylko prawych.